Mamy być jak dzieci, słyszeliśmy przed chwilą w tej Ewangelii. Ale właściwie dlaczego? Dlaczego Chrystus daje dziecko jako przykład do naśladowania dla swoich uczniów? W pierwszym odruchu spontanicznie jesteśmy skłonni powiedzieć, no dlatego, że dziecko jest niewinne, jest bezgrzeszne. Ale czy naprawdę? Jeżeli ktoś chociaż godzinę w swoim życiu spędził jako opiekun czy opiekunka małego dziecka, wie, że to nieprawda, że dzieci wcale nie są ani święte, ani bezgrzeszne. Potrafią być bardzo krnąbrne, złośliwe, także okrutne. A więc dlaczego Chrystus daje dziecko jako przykład? Co takiego jest w dziecku do naśladowania? Jego słabość. Jego bezsilność. Mamy być jak dzieci, znając swoją kondycję, to, że my potrzebujemy pomocy, potrzebujemy ojca, potrzebujemy matki. Dziecko, kiedy widzi, że jest bezsilne, woła, krzyczy o pomoc. Tak, tacy mamy być. Mamy mieć świadomość tego, że potrzebujemy pomocy. Dzisiaj jest dzień szczególny w naszej diecezji, Dzień Święceń Kapłańskich. Myślę, że dla tych neopresbiterów jedną z najważniejszych rzeczy, z jakimi powinni rozpoczynać swoje kapłaństwo, jest właśnie świadomość własnej słabości. Tego, że jesteśmy krusi, że jesteśmy bezradni, że potrzebujemy pomocy, żeby nie udawać silniejszych niż jesteśmy, żeby nie dać się ponieść naszej pysze, która nam podpowiada jakąś fałszywą niezależność. To nieprawda. Jesteśmy wszyscy słabi i mamy wołać o pomoc do naszego Ojca w niebie.